O tym, że system, który jest obecnie u nas, jest chory, to świadczy chociażby odpowiedź ministerstwa w tej chwili na właśnie różne prośby o wsparcie i tak dalej. Tłumaczenie jest takie, że minister nie ma nic do podziału punktów, czyli nie ma praktycznie decyzyjnej woli. Natomiast to jest to wszystko dla się poza w Krakowie. Natomiast punktacja jest dzielona, znaczy punktują, oczywiście punktują określone osoby punktują. Niezależnie od siebie. Poziom się sumuje te wszystkie punkty i się średnią wyciąga i wychodzi wtedy ocena wartości pisma. I wystarczy w tym systemie, że jedna z osób złośliwie obniży punkty jakiejś redakcji, jakiemuś projektowi i ten projekt przepada. No, jeśli bierze się średnie statystyczne, to się odrzuca skrajne chyba, prawda? Tego tutaj nie ma. No jest to problem. Natomiast nie wiem, czy nie warto podyskutować by było nad propozycją, jak to rozwiązać. Bo czytałem ją Cezarego Kendera, która jest bardzo prostym, świetnym rozwiązaniem problemu dotacji czasopisma. Przede wszystkim podzielenie na kategorie. No przecież nie można oceniać pisma artystycznego z pismem na przykład dla głuchych. No, jakie kryteria tak stosować? Jak wartościować? Tylko tyle chciałem.